sobotę, późnym wieczorem, 15 stycznia 2022 roku, jadę na dworzec PKP w Bydgoszczy. Tam spotykam się ze znajomymi. Jedziemy razem do Szklarskiej Poręby na obóz narciarski. Bagaży co niemiara, ale nikt nie narzeka. Bierzemy je w ręce i idziemy na peron. Tam chwila oczekiwania na przyjazd pociągu. To ważne, aby dobrze wsiąść. Pociąg we Wrocławiu jest rozdzielany na trzy zestawy. To jest do Szklarskiej Poręby, Polanicy Zdrój i do Krakowa. Przyjechał. Pakujemy się do wynajętych 7 przedziałów w wagonie numer 12. Jest nas 45 osób, a tylko 2 wejścia. Lekko nie jest. W końcu jedziemy. Bagaże poukładane na półkach, ale też i pod kanapami. Teraz już można spokojnie pogadać, przywitać się. Dawno się nie widzieliśmy. Znalazły się też gdzieś zapodziane bagaże. Jadą z nami 2 pieski, Hosza i Buba. Mają swoje bilety i wykupione miejsca. Rafał, organizator obozu, zapewnia im regularne spacery. Jamnik Buba jest już stary i głuchy. Woli odpoczywać z nami. Podróż upływa na podziwianiu widoków za oknem, konwersacji, przysypianiu. Dotarliśmy. Teraz akcja przeniesienia bagaży do podstawionego autobusu, którym jedziemy do hotelu. Mój pasażer. Jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj. O, cześć Mikołaj, ja mam na imię Zbigniew. Olimp Retro to część starego hotelu Olimp przy ulicy 1 Maja 64. Większość z nas mieszka właśnie w tym budynku. Był przeznaczony cały dla nas, więc było swobodnie. Zastanawialiśmy się, czy na stokach będzie śnieg. W trakcie rozmowy powstało hasło wyjazdu. Dojeżdżam. Jak nie dojeżdżę, to dowyglądam. O, jak nie dojeżdżę, to dowyglądam. Jeszcze tylko przydział pokoi, pobranie kluczy, zniesienie bagaży. Idziemy na śniadanie, które już na nas czeka. Posiłki mamy w głównym budynku hotelu Olimp, do którego idziemy na skróty laskiem. Po drodze mijamy miejsce na ognisko. Jest plan, aby skorzystać z niego któregoś wieczoru. Dostaliśmy z Darkiem pokój numer 350. Taki z łazienki mamy widok przez okno na park. Natomiast z pokoju widok mamy na ulicę. O. Podczas tego tygodnia obozu codziennie staraliśmy się być w innym ośrodku narciarskim. Drugiego dnia naszego pobytu udaliśmy się do Świeradu Zdrój. Przywitał nas mokro, ale do kas i na wjazd do góry nie czekało się długo. Dobrze, że jest tam gondola, bo na kanapach byśmy zmokli okropnie. Później się wypogodziło i można było nagrać trochę panoramy i zjazdu z góry, co też czyniliśmy.
Której czerwonej? No ty tutaj. Czerwonej? Nie, czerwonej nie, tylko przerwę. Aha. No nie, no ty, no nie rób. No już. Już sobie, no oczywiście, dobrze było. Jechałeś czerwono? No cały czas. Wieczorem wróciliśmy do hotelu i po obiad o kolacji o 18 był czas odpoczynku. Trzeciego dnia obozu humory dopisywały. Zjeżdżaliśmy ze Szklarnicy w Szklarskiej Porębie. Były czynne tylko dwa stoki, Śnieżka i Puchatek, ale i tak dobrze się bawiliśmy. Witajcie, witajcie. Jedziemy z Piotrem wyciągiem na Lolo Brygidę. Dzisiaj Lolo Brygida jest nieczynna, ale jest Śnieżynka czynna i Puchatek, dobrze mówię. Tak jest. Tak, Śnieżynka i Puchatek. No i są dwa wyciągi czynne, więc zdecydowaliśmy, że pojedziemy sobie tym wyciągiem 6-osobowym, ponieważ jeździ szybciej. Tak jest. Nawet lodu nie ma. Jeszcze raz? Lodu nie mam nawet. Tak, lodu nie ma, bo ładnie śnieżek wczoraj popadał, jest puch fajny, także bardzo naprawdę fajnie się, przyjemnie się jeździ. Szczególnie się fajnie jeździ, jak jest już się dojedzie do Puchatka. Także naprawdę bardzo przyjemnie już, no lajcikowo. Jest minus 10, powiedział mi Piotrek, chociaż ja na początku tego nie czułem, ale jak jeszczeliśmy na górę, to już poczułem. Tak. Bo jednak ta temperatura tam i wiatr dają w kość, nie? Tak. Także jeszcze jesteśmy na niskim poziomie, dlatego jeszcze sobie pozwalam na kręcenie, ale za chwilę już czuję, że mnie rączki marzną, więc niedługo będę musiał chyba wszystko pochować. No i tyle, no. Słoneczko mamy piękne. No i liczę na Piotra, bo ma ładną kamerę, fajną i odzyskaną zresztą. Tylko nie te umiejętności, co Zbynek. Oj, nie licytujmy jej umiejętności. Cieszymy się towarzystwem, to jest najważniejsze w tej naszej wyprawie, że możemy się spotkać razem, pogadać sobie na kanapce. Nie obgadać, tylko pogadać. Tak. Tak, zdecydowanie. No i to na razie tak. Hej. No. Pogoda była wyśmienita i na zjeżdżanie, i na filmowanie. Do dzieła więc. Przyszedł czas na kawę lub coś innego, w zależności na co kto miał ochotę. Udaliśmy się więc do restauracji. Nie dałam karnetu, krzyżu mi przypomnieć. Bardzo dobrze. W pojazdach trzeba było pamiętać, aby oddać skipasy i odzyskać kaucję. Czasami o tym zapominaliśmy. Czwartego dnia obozowicze udali się do Karpacza. Nie pojechałem z nimi, zostałem w hotelu. Dzięki nagraniom Piotra możemy zobaczyć, jak narciarze bawili się na stoku. Thank you.
Po powrocie i kolacji przyszedł czas na ognisko. Do pieczenia dla dzieci były pianki, a dla wszystkich kiełbaski, chleb i ciepła herbata z termosu. Mimo niskiej temperatury, bo było minus 7 stopni Celsjusza, wszystkim się podobało. No to wybieramy się dzisiaj na nocy do Zieleńca. Tam mi się podoba. Zobacz, jesteśmy obserwowani. O! Dlaczego? Dlaczego? No nie. Bo stoimy w korku. A, no tak. No jesteśmy bardzo zadowoleni. Rewelacja po prostu. Dziś spędzamy piękny dzień w autokarze. Wszystko załatwił Jacek. Zawdzięczacie to mi. Hej! Kierowca fantastyczny, dba o bezpieczeństwo. Prognozy są, że dojedziemy o 14.50. 7 godzin w podróży. Dojechaliśmy do Zieleńca. Godzina 3. Rozpakowujemy się. Do Zieleńca wyjechaliśmy o godzinie 8. Mieliśmy jechać 2,5 godziny, a z powodu śnieżyc, mgieł i nie mogących podjechać pod górkę samochodów ciężarowych, dojechaliśmy na miejsce o 15. Zostały nam 3 godziny, aby pojeździć na nartach. Musieliśmy wrócić do hotelu na zamówioną obiadokolację o 21. Szybko się więc przebraliśmy, pobiegliśmy do kasy po skipasy i na górę szusować. Mimo wszystko trochę nagrań z nartowania powstało. Zapraszam do oglądania. I to już koniec naszego wyjazdu na narty. Nie nagrywałem we wszystkie dni, bo dwa razy byliśmy w tych samych ośrodkach narciarskich, których nagrania już widzieliście. Busami z bagażami udaliśmy się na stację kolejową. Skład odjeżdża o 21:00.
chatek wieczorową porą. W trakcie oczekiwania na pociąg zrobiliśmy sobie zbiorowe zdjęcie przed dworcem. Jeszcze tylko się zapakować do pociągu i w drogę. I już Bydgoszcz. Jest 4:05. Żegnamy się ze sobą, pakunki w rękę i do domu.